Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo, bardzo serdecznie na 26. Bydgoskiej Literackiej Środzie. Środy literackie to wielka, wielka frajda dla bydgoskich miłośników poezji. Zwłaszcza, że od pewnego czasu coraz częściej gościmy poetów nie tylko z naszego środowiska, nie tylko tych, którzy Bydgoszczy mieszkają, pracują albo w naszych okolicach, ale coraz częściej odwiedzają nas poeci z innych zakątków Polski. Dzisiejszy zakątek reprezentowany przez Annę Nawrocką to, proszę Państwa, zakątek tak dość odległy. A ile godzin jechałaś? Prawie pięć godzin samochodem. Więc odległość spora. Anna Nawrocka przyjechała do nas z Zawidowa. Tuż przy samej granicy, południowo-zachodnia część Polski. I tam na co dzień Ania mieszka, pracuje, pisze. Witam. Bardzo. Ania przyjechała specjalnie na to spotkanie. Nie myślcie sobie, że miała coś do załatwienia po drodze. Nie. Wręcz przeciwnie, po drodze łaskawie zabrała w podróż pewną panią, która z Bydgoszczą jest związana rodzinnie i towarzysko i zrobiła jej po drodze grzeczność, zabierając ją tu, ale przyjechała specjalnie do nas. Ania Nawrocka przemierza ten świat od prawie 50 lat i od prawie 30 lat pisuje wiersze. I ja w ogóle nie rozumiem, jak to jest możliwe, że świat do tej pory ma możliwość doświadczania tej poezji w jednej tylko na razie książce. W jednej, ale jakiej? No właśnie, na to liczę, że poetka się tutaj pokaja i się poprawia jak najszybciej. Proszę Państwa, jedyny, ale niezwykły tomik poezji 4/4. Zaraz sobie porozmawiamy, o co tu chodzi i co ma muzyka wspólnego z tą książką. Ale pozwólcie teraz, że ja siądę obok naszej bohaterki i opowiem Wam coś więcej o niej i poproszę ją, żeby mi w tej opowieści troszkę pomagała. Aniu, najczęściej poeci, których goszczę, najczęściej, nie mówię, że zawsze, mają jakieś filologiczne, że tak powiem, podejście do świata. Natomiast ty jesteś w tym gronie, które? No, cztery. Cztery jedynki z polskiego, właściwie dwóje wtedy jeszcze. Na jednym roku lekcji. Można? Można. To ja cztery dwóje. Więc Ania tutaj zupełnie wyskakuje z tych kręgów filologicznych i darzy nas swoją poezją. Za chwilkę usłyszycie, jak bardzo niezwykłą i jak bardzo zrodzoną nie z wykształcenia literackiego, tylko po prostu z serca, z wrażliwości, swojej własnej pracy z poezją, bo wszystkim, którzy tu są, jest to na pewno wiadome, że trudno jest jakąkolwiek poezję pisać nie czytając. Tak, to jest, ja się przyznaję, ja jestem ignorantką, mam straszne zaległości, ale jak czytam i coś mi się podoba i coś do mnie trafia, to zapamiętuję. I tak poznałam Mosonię przez to, Piotra Mosonia, i przez to on ściągnął mnie do Głogowa i tam poznałam Alinę. Tak. Tak, to co teraz Ania mówi, to jest bardzo charakterystyczne, dlatego że Ania mówi o sobie, że ona uprawia nie poezję, tylko turystykę poetycką. Jak daleko ta twoja turystyka, jak to jest rozległy temat, proszę powiedz. Jak już
uznałam, że można gdzieś jechać, to pierwszy był Lubań. Bo pierwszy raz po dziecko pojechałam do Lubania. To powiedz jeszcze, jak to jest daleko. 25 kilometrów. 25 kilometrów wybierałam się przez kilka lat. Później pojechałam do Głogowa. W Głogowie za pierwszym razem, pierwszym podejściem poznałam Anię Swoińską. I później... I ja bym to powiedziała inaczej. Do Głogowie za pierwszym podejściem zachwyciłaś Anię Swoińską. Zachwyciłaś? Tak, tak. Zachwyciłaś? No może i tak, ona mnie zachwyciła również. I później był i Elbląg, i tutaj, i na Śląsku troszeczkę. Później byłam w Kaliszu, też się zbierałam przez ładnych kilka lat. Tak lokalnie gdzieś jeździłam, do Jeleniej Góry. No i no, określiłam to, jadąc już do Elbląga, że to jest... Właśnie wtedy powiedziałam, pierwszy raz użyłam sobie terminu, że uprawiam turystykę poetycką, literacką. Tak sobie jeżdżę, od czasu do czasu, bo lubię. Ale bardziej lubisz jeździć, czy bardziej lubisz spotykać poetów i ich wiersze? I to, bo zawsze jak jest, szczególnie jesienią, zawsze mam koszyczek w samochodzie. I nożyk na buty, na grzyby. To jest drugi taki plusik wyjazdów, że można posprawdzać przy drodze, gdzie są grzyby. Jak pojechałam na Elbląga, na Festiwal Literatury Wielorzeczy, to oczywiście pierwszy raz z mężem byliśmy w lesie. Rano staliśmy przed wszystkimi i pojechaliśmy sobie sprawdzić, czy są grzyby. Nie było. Ale tak, jak jeżdżę właśnie na festiwale, na jakieś spotkania, zawsze korzystam z warsztatów literackich. Bardzo lubię warsztaty literackie. No i spotkania. I człowiek jest rozdarty, bo jeżeli jest bardzo dobry program na takim jakimś festiwalu literackim, szczególnie to było mocne w Kaliszu, bo tam nic nie musiałam, byli znajomi, siedzieli w kawiarni i pili piwo i rozmawiali, ale było też fajne spotkanie i trzeba było wybierać i tak osiołkowie było wydano. Nie wiem, czy ja przeoczyłam, czy nie wymieniłaś w turystyce Kruszwicy? Wymieniałam chyba, ale miałam ochotę, że tutaj też byłam. Tak, tutaj też byłam, dwa razy byłam w Kruszwicy. Tak, dwa razy byłam w Kruszwicy. Przez kompletny przypadek, naprawdę, wysyłając wiersze, nawet nie wiedziałam, że jest jakiś konkurs. Że myślałam, że to są wiersze do kwalifikacji, żeby się dostać. No i byłam bardzo zdziwiona, jak, dlaczego pod godłem? W ogóle nie zaświecało mi to. W ogóle nic, absolutnie nic. Nie zaświeciło się żadne światełko w tunelu, nic. No i okazało się, że zakwalifikowałam się, a cieszyłam się, bo nowe miejsce. Tak, nowe miejsce. Tak, kochani, to jest też spektakularna sprawa, bo Anna gdziekolwiek swoje wiersze myślę na konkurs, zawsze są nagrody. Nie tak zawsze, ale rzadko wysyłam, ale jak chcę gdzieś pojechać. I to jest właśnie też często tak, że noszę jakieś regulaminy w torebce, aż później są porwane, pomyślone, bo bardzo długo się zbieram, żeby gdzieś wysłać. Ale jak już się umówię, szczególnie z Dominiką Lewicką Krótką, na to, że mamy ochotę gdzieś pojechać, no to wtedy wysyłam wiersze. Wysyłamy wiersze i czasami się trafia. Zawsze umawiamy się, że jak ktoś coś trafi, to jedziemy obie, nawet czasami większą grupą. Bo był taki wesoły autobus, że jechałyśmy w 5 PR. Do Mielkiszych Opiak, do Strzelina, na Granitową. No właśnie, popatrzcie Państwo. Życiem tej poetki rządzą impulsy. Tak. To fajnie się tak żyje? Od impulsu do impulsu? Męczące czasem. No właśnie. Męczące czasem. No tak, ale jak się jest młodym, kto młodemu zabroni? Proszę Państwa, kto młodemu zabroni? Książka 4/4. Kiedy usłyszałam ten tytuł, pomyślałam, pierwsze moje skojarzenie, poszło w stronę muzyki. A Krysia Sławińska mówiła, że dlaczego 4/4?
Przecież to jest jedno. No właśnie, byłoby prościej, tak. Byłoby jedno, dlaczego cztery? No tak się wymyśliło i tak zostało, cztery czwarte. Ale czy ja jestem muzyczna? Jakoś nie poszłam w tym kierunku. Po prostu tak mi się wymyśliło, bo miałam inny tytuł dla tej książki, a wymyśliło mi się cztery czwarte zostało. Spodobało mi się. Bardzo dużo tego. Te czwórki to mnie prześladują. Nadal mnie prześladują czwórki. Ale dzisiaj nie jest czwartego. Nie. Najlepsze. Czyli będzie dzisiaj bez prześladowania. Zajrzyjmy, kochani, pod okładkę. Do okładki wrócimy jeszcze, ale zajrzyjmy pod okładkę. W zbiorze jest 38 wierszy. Nie liczę. Ale tak. 38 wierszy, które są poprzedzone fragmentami listów. Tom kończy krótkie posłowie, krótki tekst napisany przez znakomitą poetkę Mirkę Szychowiak, która w tym swoim tekście podsumowuje tą książkę w taki sposób nieoczywisty. Gdyby ktoś rozpoczął czytanie książki od tego tekstu, to chyba by został zupełnie wyprowadzony na manowce. Tak myślę. A wiem, że są takie osoby, które zaczynają czytanie książki poetyckiej właśnie od wstępu, od posłowia, od jakiegoś skrzydełka, od jakiejś recenzji, żeby się przygotować duchowo. Natomiast Mirka pisze tak o tej książce, że nie zdradza sekretu. Drepcze wokół tego sekretu, ale go nie zdradza. Bo sekret książki jest niezwykły. Przeczytaj, Aniu, pierwszy wiersz. Falbanki. Kobiety z tego rodu przychodzą na świat zwykle jesienią, ostatnio z początkiem zimy. Gdy stopnieje pierwszy śnieg, zanim mróz przygniecie grubą krą, ryby do dna stawu wygrzebią z muł historię o koszach pełnych jedzenia. Zima w 44 spłuła wody na kamień, zahartowała dzieci. Cichutko siedzą za piecem, ćwiczą silną wolę, wciągając brzuszki. Tamten gruby pan z batogiem też nie dojadał. Tak wyglądali wszyscy, pewnie przez ziom, wodnistą kapuściankę, przez kawę z żołędzi. Kuchnia w domu była zawsze z dużym oknem i stołem. Dziewczynki z tego rodu szybko uczą się doprawiać farsz, kciukiem zawijać falbanki. Wyciągają ze spiżarki zapasy, siłują się z pokrywkami do cichego klik-klik. Znów udało się nie prosić o pomoc, nie wypaczyć gwintu, nie zmarnować. No i teraz głęboki wdech. Ania w swojej książce wprowadza nas w niesamowity świat. Tu między nami była taka pewna wymiana, czy pierwsza proza, czy pierwszy wiersz. Ja poprosiłam o wiersz, dlatego że ten wiersz jest przepięknym korytarzem, takim przedpokojem, takim wiatrołapem, który wprowadza nas w klimat książki. Bo książkę 4/4 Ania poświęca historii swojej rodziny. Tak. Między innymi również rodziny i zebrane z historią, które są takie lokalne bardzo. Co jest główną osnową? Powiedz krótko, a potem znowu poczytamy. Historia. Historie zasłyszane, przeczytane, usłyszane gdzieś mimochodem, takie, które zostały i przyczyniły się do tego, że powstały wiersze. No, nadal jest mi dziwnie mówić o tym, że wiersze, no. Ale faktycznie, tu są wiersze, które są długie, bo ja kiedyś pisałam słupki. Tak,
bo wiersze są pisane szeroką frazą. Będzie można po... Dlatego jest chyba na taką książkę. Tak, będzie można po spotkaniu oczywiście w taką książkę się zaopatrzyć. Szeroką frazą i wiersze są historiami. Wiersze są historiami, historiami zapisanymi przez obserwatorkę, tak jak tu Ania zdradza, obserwuje bliską rodzinę i bliskich ludzi, tych, którzy mieszkają, opowiadają, wspominają. To jest bardzo trudny teren, w którym ty mieszkasz. To jest teren specyficzny. Nowy dla właściwie pokolenia wcześniej, bo dopiero istniejemy tam od pokolenia wcześniej. Niewielu było takich, którzy zostali. Znałam kilka osób, które zostały po wojnie, w II wojnie światowej, ale większość napłynęła z różnych stron po II wojnie. Między innymi mój dziadek, który tam został po zakończeniu działań wojennych. I osnową książki są znalezione listy. Tak jest. Ilustracjami są znalezione listy. To jest ten, to jest ciekawa historia. Trzy zdania. Bo ja. Bo to jest niezwykłe. Bo ja nie miałam pojęcia o tym, że istnieją takie listy. I na konkurs lokalny Krajobrazy znane kwisy, gdzie była proza i poezja. Można było startować w takiej albo w takiej kategorii. Ja nigdy nie piszę prozy. Nigdy. No, nigdy nie mówmy nigdy. Może ze trzy razy w życiu coś tam naskrobałam, co było od prawej do lewej strony. Od lewej do prawej. Albo odwrotnie. I siadam oczywiście za 5.12, bo ja nie piszę inaczej. Za 5.12 mam już. Krysia każe, to wyślę ten wiersz, wyślę ten wiersz. Siadam do pisania wiersza, mój wiersz mi nie wychodzi, on się rozleka, on się ciągnie i mówię, dobra, nie ma wiersza, to będzie proza. Wysłałam na prozę. Krysia oczywiście mówi, że Krysia Sobolska mówi, że oczywiście, że płakała, jak czytała. Za każdym razem płaczę przy pszczołach. I wygrałam tą kategorię prozy. Ania Klimowicz wygrała wtedy poezję i to chodziło o to, żeby napisać coś o kwisie. I za jakiś czas, tak myślę, pół roku później, moi rodzice sprzątali dom po moich dziadkach przed sprzedażą i moja mama trafiła na masę papierów, które babcia zbierała. Mam wannę podziękowań z różnych fundacji kościelnych i takich innych, taką wanienkę różnych, bo babcia była bardzo, osobą bardzo wierzącą i wysyłała wszędzie. Dzisiaj nawet rozmawiałam z moją teściową, że babcia na pewno ma nie tabliczkę, tylko cegłę malutkę. Jak nic, trafiła tak, że były listy mojego dziadka do babci, które on pisał w czasie II wojny, opisując też te tereny, na których akurat był. I to jest niesamowite, ale jak się człowiek czyta, to tam jest dokładnie to, co ja napisałam, gdzie nigdy nie słyszałam ani o listach. Za mała byłam, za młoda byłam, żeby słuchać dziadka historii. Babcia to tam miała swój świat i akurat o tym nie opowiadała, mało opowiadała, bo tutaj jest właśnie jeden wiersz o tym, co ona kiedyś przez przypadek opowiadała, bo to były takie zgórywki. Dziadkowie i babcie nie opowiadali historii, chyba że jakimiś gawędziarzami, ja nie trafiłam na takich. To było przy okazji, przy jakimś komentarz, to trzeba było zbierać te historie, bo to był jakiś komentarz krótki. No i mama mówi, dziadek, jak przeczytała to wszystko i mi pokazała, ja nie wierzyłam. Mówi, dziadek, jak pisałaś te fragmenty, bo ona dostała książkę ode mnie, jak pisałaś te fragmenty, to dziadek stał z tyłu za plecami i ci dyktował. No to niemożliwe po prostu. No to proszę. Wszystko nie. Nie, wszystko nie. Tak, to przedstaw.
żeby pokazać słuchaczom, że rzeczywiście istnieje niezwykłe połączenie między tymi listami odnalezionymi, a twoimi wierszami. Lauban, czyli Lubań, październik 1945. Zajechaliśmy pozawczoraj przed Zmierzchem. Miasto mocno zniszczone, kamienice przy rynku straszą pustymi oknami. Cuchnie spalenizną i śmiercią. Za stacją łąki, krzaki i rzeka, a dalej góry wysokie. Nie rozpaczaj, Wicia, nie rozpaczaj. Wszystkie dobre myśli w nurt kwisy ciskam i do ciebie płyną, aż do morza naszego i wiatr zaniesie je do was, kiedy fale cofną wody naszej rzeki, aż pod płot, aż pod próg. A okolica bogata, domy z czerwonej cegły, nawet stodoły kryte dachówką, drogi z czarnego kamienia, po deszczu, śliskie. Bierna, wiosna 1946 roku. Przyszła jak to ona, nagle. Zazieleniło się po sadach, ogrodach. Za domem piękny sad, jabłonie, grusze i czereśnie. Ziemia dobra, chociaż kamieni po polach wiele, jak i u nas. Nie pakuj dużo, moja miła, tyle co na drogę. Tu wszędzie meble zostawili, a to ciemne i ciężkie, a to z jasnego drewna. Bielizny po chałupach pewno, zabrali co lepsze, ale dużo dobrego zostało. Przyjedziesz, to i sama najlepiej zobaczysz, co przydatne. Liczyć dni zaczynam, a jak już będziesz, to i dom będzie bardziej mój. Ja tu jeszcze obcy, nie u siebie. Niemcy zostawili ule, pszczoły pobudziły się po zimie i oblatują okolice. Ciekawym, czy taka pszczoła zauważy, że ręce inne będą plastry wybierać. Jak będziesz, to uwierzę, że zwyciężyliśmy. Wicia, że zwyciężyliśmy. I to są listy. Listy pisane przez dziadka. Nie. Te są moje. Te są moje. Ach, te są twoje. To ja źle zrozumiałam. Wszyscy tak mają. Czyli udało mi się. Udało ci się. Udało mi się. To są listy dziadka, to są moje. To napisałam to, napisałam na jednej stronie O4, na ten konkurs. Widzisz? A ja się dałam w takim razie nabrać. I naprawdę tytuł tej prozy był z listów do Wiktorii. Dokładnie tak było, cztery fragmenty, cztery fragmenty listów. Wszystkie, ja się tu próbowałam w tych listach skopiowanych tych fragmentów doszukać. Nie mam. Nie mogłam i stwierdziłam, że prawdopodobnie skopiowałaś te, których nie. Czyli co? Nie, no to się zdałam nabrać. Stał z tyłu. Stał źródeł z tyłu za plecami i dyktował. I dyktował. Co dziwne, nie ma listów w drugą stronę. Nie wiem, czy dziadek tego nie zachował, czy babcia tak mało pisała, bo on tu narzeka w tych listach, które są ilustracjami, że do niego nie pisze. Albo mało pisze. Ale prawdopodobnie nie, trudniej było dostarczyć listy od niej do niego, ponieważ przemieszczał się z wojskiem, a ona miała stały adres, prawda, na Litwie. Litwa Święciana. No dobrze, gdybyście jednak Państwo wczytali się w listy, to one są też niezwykle poetyckie. To nie jest taki list, w którym mężczyzna donosi uprzejmie, co się wydarzyło, jakieś sprawozdanie. Te listy są też bardzo, bardzo poetyckie i ja jestem przekonana, że ten dar, którym Ty się teraz posługujesz, to właśnie w spadku po dziadku. Nie jest wykluczony. Nie jest wykluczony. Chociaż on mało mówił. No tak, ale to nie zawsze idzie w parze. Dużo mówiące osoby nie zawsze mają do powiedzenia czegoś bardzo dużo. Ale dziadek był niesamowity. Ale dziadek był, tak, niesamowity. Dobrze, to teraz wiersz. Ale jest.
Knebel. Trzeszczymy na krzesłach w rytmie na dwa, ruchem wahadłowym wzbijając kurz z podłogi. Dawno nikt tutaj nie sprzątał. Gruntownie badam mapę ciemnosinych rzek, dotykając z czułością papieru pomarszczonych dłoni. Poruszona snujesz wspomnienia, wkładając w historię z ubiegłego wieku newsa o chłopcu. Gdzie to było? Chyba kolonie. Bezwładnie leżał jak tamci na wozie. Trochę się jeszcze ruszali. Przed śmiertnym drgawkach. Znasz się na tym. Przed wojną wciskałaś kneble rozwrzeszczanym pierwórutkom. Silniejsza. Teraz cienkie palce pieszczotliwie zaplatasz we włosy mojej córki. Na zdjęciu wyblakły drobinki wspomnień, babciu. Korzenie. Mówisz, że nie muszę zapinać pasów. Bezpieczna droga przez las na koniec świata do ruin młyna. Za potokiem już tylko dalekie krainy, inne języki i drzewa. Niby takie same, a obce. Zatrzymujemy się tam, gdzie zawsze, za starą amboną pod bukami. Opowiadasz, że rosną tu od pradawna i niedługo skończy się ich czas. Żal mi tych drzew, gdy schodzimy brukowanym szlakiem do granicy. Mówisz, że las to grządka ogromnych marchewek. Dobry ogrodnik, wielki ogród i czasem kilka wyrywa. Rozumiem, a jednak bolą plamki farby na korze. Bo już tej jesieni korony zaszumią ostatni raz. Moczymy stopy, płosząc pstrągi. Myślę szeptem, skąd na tym odludziu młyn? Kto zasadził te kasztany? Korzenie wydłubują z ziemi starą porcelanę i kości. Wracajmy. O zmierzchu drzewa niby takie same, a obce. Strach. Siedzisz w kuchni, jak zwykle przy oknie. Taką ciebie pamiętam. Mówisz, że tam najwięcej światła. Zmrok jest chudą dżdżownicą. Pełza od okna do drzwi i dalej przez próg, aż za dom. Kiedy cień z czereśni zaczyna układać szachulce do nocy, już wiesz, że nie przyjadą. Oszczędzasz prąd i łzy. Ukradkiem połykasz krople, a przecież i tak nikt nie zobaczy, jak rąbkiem fartucha wycierasz twarz. Nie lubi, gdy siedzisz przy oknie. Wtedy wymyka się z domu, biegnie na łąkę nazbierać kwiatów. Wie, że lubisz niebieskie. Czeka na znak krzyża przed oknem. Pańsuma spuka do drzwi. Zapalasz światło, siadacie do stołu, pijecie zimną herbatę. Dzisiaj przyniósł bukiet drobnych niezapominanych. W upalne dni babcia wyciągała ze starego kartonika kolorowe chustki. Czekały na nas od ostatniego lata. Wyprasowane, złożone w kostkę pachnące mydłem, to na mole. Pozwalała wybrać młodszej, którą chcesz. Wyćwiczone ruchy spracowanych dłoni, zakładki na wysokości skroni i węzełek nad karkiem. Batystowe chusteczki w żółte lub zielone groszki. To na słońce. Po chwili, zwizując cukier z chleba, wychodziłyśmy z chłodnej ziemi. Za płotem i za drogą zaczynał się świat, w którym rosły kawry, bzyczały pszczoły, a mućka cierpliwie przeżywała trawę. To na mleko. Mrówki przebiegały przez plamy spękanej ziemi, chowały się między wysuszone źdźbła przed gradem słodkich kryształów. Skowronek wtórował chichotą, gdy jedna ostrożnie wracała po słodkie. To na zapas. Z pastwiska wracałyśmy krok za krokiem, niedojrzałe jak młode litki leszczyny, brzemienne kradzioną kukurydzą z sukienkami wypchanymi żółtymi i zielonymi jabłkami. Mućka niecierpliwie potrząsała ogonem, gdy babcia wydeptywała mrówką ścieżkę przy płocie. Tam i nazad. No właśnie, pojawiły się szachulce. Tak. I czym się różnią od pruskiego muru?
Szachulce są z gliny słomy, a pruskie mury są wypełnione cegłą. Przypomniałam sobie. I już wiem. Ale co ciekawe, że szachulce są w Sudetach, czyli tam, gdzie mieszkam, i na Pomorzu. Także mamy coś wspólnego. No i myślę, że dużo mamy wspólnego. No, także tutaj jest taka ciekawostka. Bo pisząc ten wiersz, tak rozważałam, bo mówię się, a pruskie mury. Mało nie było wtedy internetu, jak za dzieciaka to mówili pruskie mury. A okazuje się, że jest różnica. Że jest różnica zasadnicza, bo zupełnie nie jest. A my, moi dziadkowie właśnie mieszkali w takim domu, gdzie stodoła była z szachulca i góra, piętro było też właśnie z takich murów. No i co? I dziadek nas ganiał, bo jak chciał śmieć na ryby, to się dupało w tej glinie i tam była siatka i się wyciągało tą siatkę metalową i robiło się z tego haczyki. Dziadek nas ganiał ostro. Zazwalałyśmy na psa, oczywiście, na szalikę. Ktoś zawsze musi być winny. To nie my, to pies. Drodzy Państwo, już wiecie, jaka jest charakterystyka tych wierszy. Mirka Szychowiak napisała, że w tych wierszach nie ma poezji. Że trzeba sobie, jeżeli ktoś bardzo chce, to musi sobie sam ją tam znaleźć. Że to są bardziej opowieści, opowiadania, tak je tutaj bardziej definiuje. Mówi też o tym, że chętnie wyprowadzasz czytelnika na manowce, że zaczynasz opowiadanie historii od jakiegoś miejsca, a potem się okazuje, że całkiem coś innego się dzieje. Łączysz czasy, jak gdyby twój podmiot liryczny w trakcie wiersza ewaluuje, zmienia się w kogoś zupełnie innego. To zawsze tak robisz, czy to tak tylko od czasu? Nie chcę. Zupełnie tego nie planuję. Ale czy w tym zabiegu, to jest bardzo ciekawy zabieg i sprawiający, przynajmniej ja tak miałam, kiedy czytałam po raz pierwszy tę książkę, że musiałam wracać i czytać drugi, trzeci raz i dopiero wyłapywać, że tam się już coś w drodze zmieniło. Wiem, ja też to lubię bardzo. Nie robię tego specjalnie, ale lubię. Odpuścić czytelnika i tak mam ochotę, szczególnie z jednym wierszem, nie wiem, czy go przysłałam do ciebie, mam ochotę z takim jednym wierszem, który ma tytuł Tora, a niech go tam w szkole niego czytaj, nie analizuję. Mam tak, no tak. Także do ministra edukacji i tak dalej, proszę wprowadzić do podstawy programowej wiersz Tora. I to wystarczy, ten jeden wiersz na cały program literatury. Nie, no chciałabym, żeby poanalizowali troszeczkę. A dedykacja jest dominicy. Tak. Także chciałabym, żeby troszkę się męczyli. Ja kocham dzieci i w ogóle. Chciałam być kiedyś nauczycielką geografii, ale wywietrzałam. Tak, ale tutaj bym chciała, naprawdę bym chciała, żeby troszkę się pomęczyli, żeby tam poszukali, co tam wetknęłam. Wspominasz, że wcześniejsze twoje wiersze były obciążone enterozą, tak? Czyli słupki, tak. Tak, króciutka fraza i co chwilę enter i od nowa. Chyba wszyscy się zatłusnęli pisaniem. Wtedy w komputerze i bardzo dużo było takich wierszy. Czy myślisz, że wiersz pisany króciutką frazą jest łatwiejszy do zredagowania? Czy myślisz, że wręcz przeciwnie, że on się nadaje do opisywania pewnych rzeczy, natomiast do tego, co zrobiłaś w czterech czwartych, potrzebna jest dłuższa fraza i nie da się tego zrobić inaczej. Myślę, że takie te z enterozą to bardziej takie skondensowane były i to były wiersze takie wrażenie, że to była jakaś myśl. Mogło być początkiem
mogło być początkiem wiersza, dobrym wyjściem do wiersza. A tutaj, myślę, że nie nadawało się do opowiadania historii te wiersze. Jeżeli to byłby cykl, to może. Zdarzały mi się krótsze wiersze, gdzie oczywiście, żeby gdzieś pojechać, to wysyłałam na konkurs. No, trzeba było napisać trzy, to pisałam trzy. A że lubię klamry, lubię takie tematyczne, albo lubię sobie znaleźć coś, co mnie pociągnie, to przeważnie pisałam cykle. Tu też w tej książce jest sporo wierszy, które pisałam na konkurs. To nie było tak, że ja siadam, bo ja bardzo rzadko siadam, jak nie muszę pisać, to nie piszę. A jak muszę, bo do deadline go pisałam, bo chciałam gdzieś pojechać, no to wtedy piszę. I to jest naprawdę, mogłam powiedzieć, który jest napisany. Bardzo dużo jest tutaj długowskich wierszy, które pisałam na konfrontację i na Stachuriadę. I na Stachuriadę, na konkurs odmówiały lokomotywy. To jest Grochowica koło Długowa. Przez całe życie przed internetem myślałam, że Stachura pisał Siekierezadę w Bieszczadach. A on napisał ją w Grochowicach koło Długowa. No to było odkrycie. Ale w internecie trzeba było, nie miałam dostępu kiedyś do takich informacji, a internet dużo łatwiej. Ale w tym, co teraz powiedziałaś, odkrywam, że tematyka wplatania historii w wiersz nie pojawiła się na potrzeby tej książki. Nie. Że to cię już gdzieś prześladowało. Czy ty się czułaś przez kogoś zobowiązana do napisania tych historii, czy to była twoja osobista potrzeba? Czy coś cię nękało? Nie czuję się, że mnie coś zmuszało. Ja sobie wyszukiwałam tematy. Tak jak powiedziałam wcześniej, lubię cykl na Kalisz, na konkurs do Kalisza, na Stowarzyszenia Nieistniejącego już niestety Łyżka Mleka. Tam był konkurs wielki. Nigdy nie mam prawie tego mówić. Był komikski? Tak. Więc tam sobie wymyślałam, że napiszę wiersze, które są do takich fraz i szukałam sobie tematów. Frauenfressen Freiheit, Tora, tam jeszcze było, no i takie cztery wiersze. Cztery wiersze napisałam dwa dni, dlatego że, no tak, siadłam, napisałam. Najpierw sobie czytałam. Nie. No to cię rozumiem. Tak, nie. Ale dali mi spokój, bo wiedzieli, że i tak zrobię swoją robotę. Dali mi spokój. Pisz. Kim jesteś dziewczynką, która straciła się matkę, ojca, dom, całą wieś, słońce i księżyc i wszystkie bajki? Anna Janko, Mała Zagłada. Tytuł wiersza 214. Babce krzywią się palce, gdy kartkuje pamięć. Strzyka w stawach. Milcząc podkłada szczapę drewna do kuchni. W tej iskrzącej ciszy podsyca ciekawość. Najstraszniejsze historie i piękne królewny mieszkają w grubej, zielonej książce. Wszystkie dzieci to wiedzą. Wszystkie lubią się bać. Ta dziwna pora dnia, kiedy umiera dzień, a matka noc jest tuż przed rozwiązaniem. Jeszcze kilka tyknięć i urodzi się sierota księżyc. Słabowity, chorobity, bladzieni. Za szybą nic nie widać. Nawet jeśli przyciśniesz do niej twarz, zasłonisz dłońmi z obu stron. Zostaje jeszcze ucho chłodno rozpłaszczone na szkle. To drugie patrzy, wychwytując z milczenia w kuchni chwilenie dzieci. Trzask płonących polan, wycie w kominie. Szepty. W gorące czerwcowe noce budzą się wiedźmy i krążą za oknem. Nie wejdą do środka, cierpliwie czekają na bzyczenie komarzyc. Gdy zwietrzą zapach prześcieradła, przylatują z wilgotnego cienia. Zakrzywionymi palcami wydłubują kit z okien. Z
Słyszysz to drapanie? Nie próbuj szukać ich w mroku. Taki hipnotyczny taniec ćmy, zanim wprosi się na ostatni bal pod 40-watową żarówkę. Może to czarny bes wspina się na piętro, poskręcanymi gałęziami chwyta spoin między cegłami, skrobie w parapet. W taką noc wracają wszystkie przeczytane legendy, wypełniają puchowe poduszki i szpary w podłodze. Słychać je ze strychu, jak trzeszczą, za nic mając ciszę. Rozpychają się i wiercą pod płócienną, wyblakłą okładką, kruszą pożółkły ze starości papier, zadziwiają słowami. Zrozumiesz je dopiero, jak schowasz głowę pod kołdrę. Wiedźmy wślizgują się chyłkiem, gdy tylko ćma zgubi pantofelek i rozsypie srebrną poświatę. Przysiadają na nocnej lampce, na ramię starego łóżka, tuż nad głowami dzieci. Szeptuchy pilnują snu. Nie udawaj, lepiej zaśnij, nie oszukasz czerwcowej nocy. Za 40 lat, czesząc włosy małej dziewczynki, uwierzycie w wiedźmy. Pomogą wam pokręcone palce zaciśnięte na szczotce. Pamiętaj, 100 pociągnięć na pasmo. I tak, kochani, w takim klimacie jesteśmy, czytając tę książkę. Wierszy jest tylko 38, może aż 38. Każdy z nich jest osobną historią, ale wszystkie ze sobą się łączą. Mamy, akurat tutaj nie wybrzmiały te wiersze, gdzie bardzo głęboko podmiot liryczny sięga do czasów wojennych, gdzie przypomina się sytuacje trudne, okrutne, ale te wiersze nikogo nie osądzają, niczego nie podsumowują, po prostu są relacjami, tak jak namalowane obrazy, tak jak zapisane strony w pamiętniku dają pewną bazę, pewien punkt widzenia podmiotu lirycznego, ale pozostawiają ogromną przestrzeń dla czytelnika, żeby sobie sam historię dopowiedział, żeby sobie doczytał, bo często pojawiają się albo niemieckie zwroty, albo jakieś inne fakty, które potrzeba wyjaśnić. Tak. Trzeba wyjaśnić i doczytać. Tak. Jak się Państwu wydaje, co jest na okładce? Dinozaur już był, tak? To nie jest dinozaur. To nie jest, bo nie odpowiada. Jak Państwo myślicie, co jest na okładce tej książki? Co? Las mi się kojarzy. Las. Serena. Coś tu. Dobrze. Kto jeszcze? Blisko. 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 Wiesz? Nie. One wiedzą. Te, co wiedzą, co milczeć. Właśnie. Co to jest? Ani, powiedz, co to jest. To jest taka też historia. Byłyśmy z Grzesiem Bielarem. Chyba kupować bilet. Jeszcze w czasach, zanim kiedy się kupował bilet w kasie, nie przez internet, nie przez aplikację. Albo sprawdzić coś, nie pamiętam. Byłyśmy z Anią Klimowicz w Głogowie na dworcu PKP. I przeszłyśmy się, bo ja oczywiście nie dam pociągu. Ja muszę przyjechać autem, bo muszę być niezależna. Wszędzie mam za daleko, więc wszystkich wożę i w to i z powrotem, i po rondzie na przykład w Głogowie, tak. Więc pokazałam przez takie szpary Ani Klimowicz. Chodź, zobacz, zrób mi zdjęcie. W szparach między tandetnymi, plastikowymi, taką okładziną, która była naprawdę okropna, zniszczona, bo dworzec był przed remontem.
był stary niemiecki sufit, który był pomalowany, myślę, że kilkoma ładnymi warstwami farby. I ta farba była błyszcząca się taka. I mówię, no nie zobacz, coś niesamowitego. Dlaczego, mówię, to jest przykryte w tak okropny sposób, naprawdę plastikiem. Teraz jest tam ładnie zrobione, bo wyremontowali, to jest bardzo nowocześnie, no ale niestety to zostało zniszczone. Więc to jest sufit przejścia na perony w Głogowie. Błyszcząca się farba na suficie. Prawdziwe dzieło sztuki. To nie wiem, czy ktoś zachował sobie. Tak, to jest coś niezwykłego. I gdybyśmy tego nie wiedzieli, to myślę, że odkrycie tego, co to naprawdę jest, byłoby wręcz niemożliwe. A tutaj autorką zdjęcia jest akurat na... Tam to było zrobione tak, tak bez przygotowania. No tylko z przygotowania, a autorką zdjęcia jest Izabela Matuszewska z Głogowa, do której napisałam i poprosiłam ją, żeby poszła w ruch mini. I zobacz, tam jest, bo ja chcę to na okładkę, książki. Poszła, zrobiła zdjęcie i ma. Ale nie wypiłyśmy tej kawy, którą mi obiecałam, że tam... No, już o tym wiesz. Głupio mi teraz. Aniu, jesteś nie tylko poetką, nie tylko uczestniczką konkursu, jesteś też jurorem konkursu. Zdarza się. Czy nagradzając wiersze, nagradzasz wiersze pisane szeroką frazą, czy enterozą? Enteroza się bardzo rzadko trafia, a szeroka fraza jest różnie. Musi mnie coś zainteresować wierszu, to musi zostać. On może być napisany pięknie, a jeżeli ja po trzecim wersie nie pamiętam, co było w pierwszym, albo jest tak napisany, że ja nie zawsze rozumiem, bo jest tak hermetycznie napisany wiersz, no to jest trudno, ale cieszę się, jeżeli bo zawsze mówimy, że matematyka jest tym ostatecznym jurorem. Cieszę się, jeżeli oceniam wiersze z kilkoma innymi rolami. Z kilkokiem, bo przeważnie jest tak, że 3-4 osoby oceniają. I wychodzi nam, że zgadza się na przykład 80% to, co wybraliśmy, no to już jest genialne. Czyli trafiło nie tylko mnie. Ale nie ma tak, że ja akurat wybieram te, które są pisane szeroką frazą, bo zdarzało się tak, że podobały mi się bardzo krótkie wiersze, bo podobają mi się krótkie wiersze, te celne takie, skondensowane i takie, które, w których jest to coś. Niekoniecznie, nie ma tak, że ja piszę szeroką frazę i nagradzam szerokie wiersze. Zresztą, byłam jurorką również w konkursie, kiedy ty miałaś w Głogowie książkę, prawda? Tak. Jest. To nie były jakieś ekstremalnie długie. Nie, ekstremalnie nie, ale jak na moje możliwości to były bardzo dobrze. Ale widzisz, czyli nie jest tak, że tylko szeroką frazę. Nie oceniam od ciebie. Bardzo wiele twoich wierszy jest spojrzeniem na świat okiem konkretnej osoby. Czy to jest dla ciebie trudne, wcielanie się w jakąś postać historyczną i opisywanie świata z jej punktu widzenia? Tak zrobiłaś na przykład na konkursie w Głogowie, kiedy był konkurs o historii Głogowa. Anna Liza. Zespowiałem. Piękny wiersz, ale to nie jest wyjątkowy wiersz. Ty często się do tego zabiegu uciekasz. Nie, to nie jest. Nie jest dla mnie jakieś trudne. Nie jest dla mnie trudne. Ja zaczynam pisać z tej perspektywy i chyba tak jak mówię, może Anna Luisa stała za plecami i kazała napisać o tym, bo to jest prawdziwa, istniejąca postać historyczna. I fakty, które są w tym wierszu przytoczone, są dokładnie bardzo głogowskie i bardzo i również związane z
tymi murami. Dlatego, że tam też jest pożar tej trzeciej świątyni opisany pokojów Głogowy. To jest Świnica, Jabłon i Głog. Były trzy kościoły. Czyli mogłabyś być takim poetyckim kadłubkiem. Może. No, to proszę. Ale tam jest wszystko, tam nie ma żadnej fikcji, tam jest wszystko, co chciałam, co przeczytałam akurat wtedy. Ona do mnie, Anna Luisa, przyszła i sobie posiedziałyśmy trochę, i napisał się wiersz. Aniu, oczywiście w ostatniej chwili, oczywiście było tak, że drukarka nie działała. Nie miałam jak tego wydrukować. Poprosiłam Dominikę. Dominika mi to wydrukowała i zostawiła w drugiej torebce w tym. W hotelu. I ja z telefonu przepisywałam ten wiersz. Nie zdążyłam go przepisać. Wyczytują, że trzeba iść na konkurs. I to był ostatni raz, kiedy czytałam w ten sposób wiersz i już nie byłam przygotowana, ponieważ wziąłam notes. Tu schowałam sobie telefon. Do notesu i nikt nie zauważył, że ja czytam z telefonu. Nikt nie zauważył tego, że ja czytam z telefonu. Powiedziałam, nie, ostatni raz taki stres, ja kończę, rzucam pisanie. Nie będzie tego. No, tak też jest. Tak bywa. Coś jak ma się nie udać, to się nie uda. Ani, czekamy na twoją nową książkę. Wiem, że nowych wierszy jest już bardzo dużo. I teraz nie wiem, czy ty jej nie składasz tylko dlatego, że nie możesz się zdecydować, jak je ułożyć, bo jeśli tak, to jest parę, znam parę osób, które chętnie ci pomoże, tak? Układa. Tak, naprawdę, to ja potrzebuję tych osób. Czy ty po prostu czekasz znowu na jakiś impuls, tak, który sprawi, że zastosujesz sito, tak, i z tego materiału, którym dysponujesz, odłowisz tylko to, co ci się będzie. Wiesz, że 4 lata obiecałam, 4 lata temu obiecałam tę książkę. No właśnie. A wiesz, że nie ładnie nie dotrzymywać obietnic. No właśnie. No jest troszkę już wierszy faktycznie. Jest, mam nawet tytuł. Mam nawet tytuł. 5/5? Nie. One. One. Interpretuj jak chcesz. Ja myślę, że tu nie ma co interpretować. Może coś z tego trafi do tego. Może coś z tego trafi. Może coś, co dzisiaj byś wybrała z tych nowych do tej nowej książki. Tygrysy albo Thomas Austin pisze list do domu. To tygrys, nie kot. Ja wiem, jak bardzo wysilić wyobraźnię, to może. Jest sprytny, udaje kota i nie rośnie. To jest fragment z jednego z filmów. Nie pamiętam tytułu, ale musiałabym to odrobić. Dobrze, teraz wiersz. Myślę, że kiedy nikt nie patrzy, a wiem, że naczytałaś się za dużo książek, ćwiczysz przed lustrem zaklęcia. Do piwa sypiesz cukier i długo bijesz pianę. A jednak krem nie przysiada na górnej wardze. Trochę za szybko spływa. Pocieszasz się, że można edytować i mrugasz okiem do tej po drugiej stronie. Obie wybuchacie śmiechem, co wciska się we wzór kratki wentylacyjnej i wraca stukaniem w kaloryfer. Robi się chłodno, a wtedy krople łączą się najpierw w pary. Mnożą się szybko. Wyprowadzasz wzór i zapisujesz dane. Skrobiesz kreski w zwietrzałym tynku. Po kilku miesiącach zaczyna brakować miejsca. Myślisz, że kiedy tracisz tamtą z oczu, nikt inny nie patrzy, a patrzy. Cały dom wystukuje na żeberkach hasło: wariatka liczy króle. A ty z patykiem w kucki na chodniku uczysz mrówki magii. Głupcy w swoich klatkach sądzą, że klucz pasuje do wolności. Robi się gorąco, gdy niebieskie łączy się z białym i dzieli. Orzeł i reszta. Wędrujemy, Maria i ja, ulicami miasteczka z pochyłym rynkiem, kamieniczkami w kratkę, jednym mostem w centrum i tysiącami kocich czaszek.
Maria kolejny raz zgubiła się w mieście, które zna od pierwszego krzyku. Mnie zgubiły ulice, gdzie szepty niosą się od domu do domu. Lepiej nie pytać o drogę, błądzić, szukać w sobie miejsc, w których bywamy na chwilę. Bezpieczniej trzymać się pionu, Mario. Mówią do nieobecnych, a ty ciężko podnosisz powieki i udajesz, a przecież widzę, że po drugiej stronie nie ma nikogo. Głowy toczą się po mokrym bruku. Mamy obtarte pięty i czarne języki. Bezpieczniej milczeć, Mario. Prawa, lewa. Nie znam słów piosenki w twoim języku. Nie umarłam dla ciebie. Liczą się wszystkie słowa rzucone przez lewe ramię w stronę, gdzie powinieneś być. Pół kroku za mną. Asekuracyjnie udajesz niedosłuch, a ja brak ich pamięci. Wydłubuję histeryjki kilkanaście pognieczonych kadłów. Na noc wybieram grube skarpety. Ryzyko otarć minimalizuje skrobanie palcem w poduszkę. Głowa, jeżeli koniecznie musi tu być, niech podryguje. Na końcu będzie światło. Coraz częściej przewracam oczami. Od kiedy poprawnie potrafię zapisać ten wyraz, jest łatwiej zwracać uwagę na inne. Po cztery pełne obroty zaczynam w prawym górnym rogu albo w jesienne przesilenie. Liczą się wszystkie słowa rzucone przez prawe ramię. Asekuracyjnie udaję sen. W lusterku pasażera ćwiczę koordynację. Usta, język, oczy. Jeżeli koniecznie musisz tu być, skrob ze mną. Zmieniło się trochę. Tak, trochę się zmieniło, ale myślę, że w tych wszystkich wierszach, które dzisiaj przeczytałaś, jest jedna bardzo, bardzo istotna, łącząca je potrzeba. Potrzeba skrobania. No, tak. Coś w tym jest. Coś w tym jest. Jak zasypiam, to faktycznie czasami jest tak, że żeby zagłuszyć świat, skrobię w poduszkę. Faktycznie tak jest. Teraz jest YouTube i można sobie włączyć coś do posłuchania na dobranoc i można zagłuszyć świat inaczej. Ale faktycznie jest. Ale to skrobanie ma nie tylko chyba taką intencję zagłuszania świata, ale też intencję doszukiwania się jakichś wąteczków. Wiesz, w każdym domu jest reklamówka na inne reklamówki. I ja jak się będę chciała czegoś przyczepić, to coś wyciągnę z tej reklamówki. Moje koleżanki z pracy, które nie wiem, czy będą słuchały tego akurat, na których testuję wiersze, bo testuję wiersze na koleżankach. W czasie przerwy śniadania? Czasami jest tak, że tak, że przy kawie coś przeczytaj albo co tam napisałaś. I one mówią, że zawsze znajdzie. Mój mąż też mówi, że zawsze znajdzie coś, do czego się przyczepić. No i chyba wiesz, jak jest tak samo, to zawsze czegoś będę mogła się zaczepić. Ja to bardzo lubię, kiedy w wierszach autora wracają pewne rzeczy i pewne wątki, które mnie ustawiają do tego, co dla autora jest ważne. Bo to wychodzi, czy nam się to podoba, czy nie. Zawsze jest, zawsze jest. Czasem nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy, że przenikają pewne frazy, pewne słówka. Tak, i one są nam bardzo potrzebne do skonstruowania całości. A wiesz, co ja jeszcze lubię? Uwielbiam książki, antologię uwielbiam. Nie tematyczne antologie, ale takie, jak na przykład są długowskie antologie, gdzie wysyła się po jednym wierszu, nie ma ustalonego tematu. Nie wiadomo, koło kogo tam niby alfabetycznie idzie, ale nie wiadomo, kto w tym roku akurat będzie. I jakie nazwiska będą sąsiadywały obok siebie. Ja przeważnie byłam między Dorotą Nowak a Piotrkiem Mossoniem. I ja uwielbiam czytając tę książkę, strona w stronę, jak trafiać na jakieś podobieństwa. Trafiać na jakieś podobieństwa, uwielbiam, bo to są ludzie z różnych stron, są ludzie w różnym wieku, z różnych stron kraju,
z różnym doświadczeniem, z różnym stylem pisania, ale jednak trafi się na takie perełeczki, że to jest fascynujące. Bardzo lubię takie coś. Tak, ta książka, mimo że nie jest zaplanowana, nie jest zaplanowana, ale są takie, nie ma przypadków. Tak, kochani, nie ma przypadków. I to, że dzisiaj mogliśmy słuchać wierszy Anny Nawrockiej, to też żaden przypadek. Ja myślę, że to jest zapowiedź twoich częstszych wizyt w Bydgoszczy. Bo przecież my tu mamy piękny konkurs poetycki. Tak. Którego inicjatorką jest obecna tutaj Lena, Macieska Stonieczka. Ona również jest inicjatorką Śród Literackich. Ja czyli wydrukować regularnie i nie schować. I nie schować, to znaczy włożyć do torebki i codziennie przeglądać. Czasu już nie masz za dużo. Ale ja lubię wyzwania. Ja wiem, że ty lubisz wyzwania i będzie nam bardzo miło, jeśli weźmiesz udział i jeśli zostaniesz. Jeszcze jeśli, no to tak, to jest parę osób, które by. Może jeszcze trzeba było namówić, żeby się spotkać w tej Bydgoszczy. O, widzisz, no i to już mi się podoba. To jest pięknie. I to mi się już podoba, bo jest tutaj co oglądać, jest z kim się spotkać. I no i zapraszamy. Dobrze, przeczytam wiersz przypadki. Dominice. Tora. W nocy z soboty na niedzielę myślę o odmianie słów przez przypadki. Wieloryb i okręt. Czy ze spokojnych fal wynurzają się podobnie? Jak wyglądają załamane smugi światła na stalowej skórze? O tym, jak pocił się telegrafista, literując nazwisko pierwszego poległego żołnierza. I czy w tę noc widać było niedźwiedzicę? Przeskakuję z hasła na hasło, w strugach informacji znienacka trafiam na 4 sierpnia, 44. 19:24. W sumie ciekawe, jednak nie o nim chciałam do ciebie napisać. Czy wiesz, jak o świcie pachną plantacje kauczuku na tropikalnych wyspach południowo-wschodniej Azji? Palną dumą, a może ciekawością, która każe mi sprawdzić, co łączy patent Charlesa Goodyeara z 1844 roku z anonimowym projektem badawczym numer 4. W jakich proporcjach mieszano gumę z paliwem i aluminium? Czy Coppola, opisując zapach zwycięstwa o poranku w czasie apokalipsy, wiedział, jak pachnie pirożel przyklejony do skóry? Czy napalm da się zmyć z siebie zwykłym mydłem? Niech się męczą. Niech się uczą. Aniu, ja jeszcze chciałam ci zadać jedno pytanie, bo znam cię od lat i wiem, że oprócz tego, że piszesz piękne wiersze, masz niezwykłe poczucie humoru. Tak? Tak. I zastanawia mnie, czy ty pisujesz satyry, czy uważasz, że poezja jest zbyt święta, żeby ją... Napisałam satyrę polityczną. O! Na pierwsze wybory, wolne wybory w naszym kraju. Znaczy były takie te lokalne, ale to było bardzo dawno. Ja byłam taka mała, taka Michiganka. Nie. Nie byłam pełnoletnia wtedy i napisałam taki wiersz. Kawałek pamiętam, bo to nie przetrwało. Gdzieś przepadło, ojciec gdzieś zabrał na ten i gdzieś przepadło, nie wróciło. To było tak. Nasze miasto jest wspaniałe, wręcz dosłownie doskonałe. Piękne domy, drogi czyste, przecież to jest oczywiste, że za widów nasz kochany piękny jest i jest zadbany. Tak. Troszkę tak. No i co? Czy my się doczekamy satyrycznych wierszy w twoim wydaniu, czy ty uważasz, że to nie jest twoja bajka? Chyba nie jest do końca moja bajka, nie. Może tam jakieś tam momenty, że gdzieś jakaś... Właściwie no może nawet nie satyra, ale ironia gdzieś tam wskakuje, ale satyryczne... No tam gdzieś było coś o beczce, soli i tak dalej. To są tylko takie smaczki, one gdzieś tam się dają
wyłapać w Twoich wierszach, ale ja tutaj myślę o takim klasycznym wierszu, wiesz, takim z Twoim poczuciem humoru. Nie umiem. Nie umiesz. No to bardzo proszę, jak będziesz miała następny urlop, to spróbuj. Bo mi się wydaje, że to by całkiem nieźle wyszło. Alina, urlop, weź przez urlop, urlop. Ale ja to robię z premedytacją. Ja wiem, jak ona robi urlop. Tak. Szanowni Państwo, w jednym ze swoich wierszy Ania napisała taką piękną frazę: jest tyle do zapominania. Tak. A ja mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór nie zostanie przez Was zapomniany. A wręcz przeciwnie, że zachęci Was do poszukiwania. Można wiersze Ani znaleźć w internecie. Można w internecie znaleźć również recenzje, które pisze. Z rzadka po z rzadka, ale się jej zdarza. Krótkie, ale też w swoim stylu. Recenzje, które nie tylko pokazują wrażliwość ocenianego recenzją utworu czy książki, ale również ogromną wrażliwość autorki recenzji. Aniu, bardzo Ci dziękuję. My na razie wpisujemy Cię na listę rekordów. Jeszcze nic z Tareka nie był gościem Środy Literackiej. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do udziału w konkursie. Proszę Państwa, za miesiąc ostatnia przed przerwą wakacyjną Środa Literacka zapraszam za miesiąc, drugą środę kwietnia zapraszam na kolejne spotkanie. No i mam nadzieję, że jak zwykle będzie to wspaniała przygoda. Na pewno. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.